Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich moich znajomych. Dzisiaj chciałem kilka słów powiedzieć na temat sytuacji ziarna na pryzmach czy w silosach. Ja mam dużo okazji, żeby obserwować w czasie pokazów czy wynajmu moich maszyn, co się dzieje przede wszystkim w pryzmach na płaskich magazynach. No muszę powiedzieć, że o dziwo, dużo się dzieje w tym roku. Wszyscy są trochę zdziwieni, bo wszyscy myślą, że ziarno jest suche i nic nie powinno się złego zdarzyć. A jednak jest inaczej, bo obserwujemy w wielu pryzmach bardzo gorące punkty. Ziarno się mocno grzeje do 50 stopni. I to dlaczego? Dlatego według mnie, że składaliśmy ziarno w bardzo wysokich temperaturach. Sierpień, wrzesień były bardzo gorące miesiące i przez to nic się nie schodziło. I dzisiaj mamy nadal ogólnie bardzo wysokie temperatury. Wszędzie mamy powyżej 20-25 stopni, a punktowo gdzie, nie wiem dlaczego, albo trochę więcej chwastów, albo ziarno bardziej wilgotne, to się po prostu mocno grzeje. Także chciałem doradzić, no, żeby wszyscy poszli na swoje pryzmy i co najmniej badali temperaturę. Najlepiej oczywiście są do temperatury badać we wielu punktach i sprawdzić, czy rzeczywiście nic takiego się nie dzieje. Jeżeli temperatury są powyżej w tej chwili 20-15 stopni Celsjusza, to powinniśmy naprawdę ziarno schładzać. Są różne sposoby, żeby schładzać ziarno. Ja proponuję stosowanie mieszadła. To jest fajna maszyna, która przerzuca ziarno z dołu do góry i przez to schładza stopniowo ziarno w pryzmach, lub stosowanie kominy wentylacyjne. Najprostszy sposób to są skręcane kominy do pryzmy, które wyciągają ciepłe powietrze z pryzmy i przez to można schładzać. Powinniśmy schładzać ziarno do 12 stopni co najmniej, może i oczywiście do 5, jak będzie to możliwe, jak temperatury będą trochę niższe, ale w tej chwili spokojnie można do 12 stopni schładzać ziarno. Można przede wszystkim w nocy, a już w tej chwili prawie w dzień, wentylować i schładzać. To jest warunek, żeby nic takiego się nie działo w pryzmach, żeby pleśnie, grzyby, szkodniki oczywiście się nie rozwijały. Jeżeli zostawiamy ziarno w wysokiej temperaturze, no to ma wszystko prawo się rozwijać i po prostu powodować, że to ziarno będzie się, tak jak mówimy, grzało. Także zalecam do sprawdzania, jakie są temperatury. Jeżeli ktoś by miał problem, czy ktoś by chciał rozmawiać na ten temat, oczywiście proszę do mnie zadzwonić, skontaktować się. Na pewno postaram się coś więcej powiedzieć czy doradzić. Dziękuję, do zobaczenia.